czas teraz na zapowiadaną rozmowę, a rozmawiać będziemy właśnie o piłce nożnej pań. Dziś w studiu witam Weronikę Sordyl. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Alicję Grabowską. Dzień dobry. I Igę Grabowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie jesteście siostrami, od tego chciałyście zacząć, prawda? Tak. Zbieżność nazwisk, po prostu jesteście kumpelami, prawda, które grają w piłkę nożną. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby utworzyć klub? Klub to niezależne towarzystwo sportowe Panda. Skąd w ogóle pomysł był na to? Spotkałam kiedyś się na biegu, jaki jest organizowany w Andrychowie, z naszym obecnym trenerem, Markiem Kudłacikiem, i on dał taki pomysł, że chce utworzyć dziewczęcą drużynę. No i jakiś czas później do mnie napisał, czy znam jakieś dziewczyny z okolic, które grają w piłkę nożną. No i napisałam pierwsze właśnie tutaj do Ali. No i ona też zna swoje koleżanki ze szkoły. No i tak w parę godzin powstała nasza drużyna obecna. W parę godzin, to bardzo szybko. Bardzo. Tak, a w ogóle skąd wasze zainteresowanie piłką nożną? Ja już grałam od bardzo dawna. Zaczęłam grę z chłopakami z Beskidu. Po prostu jakoś oglądając mecze nieraz w telewizji, spodobało mi się to bardzo i chciałam zacząć jakoś grę. A u was, dziewczyny? Ja też grałam w Beskidzie przez jakiś czas z chłopakami. I po prostu ta pasja stawała się coraz większa, przez co przez kolejne lata po prostu grało. No właśnie, jak często trenujecie i gdzie trenujecie? Trenujemy tak 2-3 razy w tygodniu i gdzie się da, to trenujemy. Właśnie, a gdzie? Na Orlikach jeszcze trochę? Nie, już zaczęliśmy, prawda? Na Orlikach. Już się zaczęło, tak? Tydzień temu. A ile dziewczyn gra z wami? Ile koleżanek jest? Jest tak około 20 dziewczyn. Aha. I tak zbieracie cały czas te dziewczyny kolejne do klubu, czy po prostu już wystarczająca jest ilość tego, jak to wygląda? Jest nas około 20 dziewczyn i cały czas zachęcamy kolejne dziewczyny, tam, które nowe dochodzą, to mówią swoim koleżankom, ale raczej przez jakiś okres już jest nas właśnie... A jak chłopaki reagują na to, co robicie, Figa? No, trochę się dziwią temu, co robimy, ale jakoś dobrze, pozytywnie. Niektórzy chcą z nami nawet grać, nieraz zapraszają nas, nie wiem, na Orlika czy coś takiego, żebyśmy pokazały swoje możliwości. No właśnie, zdarzyło się już tak, że pokazałyście, że gracie lepiej od niektórych? Tak, tak się też zdarza, oczywiście. I jakie są reakcje wtedy? No, chłopcy są tacy speszeni. No to słuchajcie, życzę jak najwięcej takich momentów, prawda, na boisku. Organizujecie turniej. Turniej halowej żeńskiej piłki nożnej, dlatego też spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać mniej więcej o tym, między innymi o tym, co robicie, ale też o turnieju. Panda Cup. Kto będzie na tym turnieju grał? Gdzie ten turniej będzie rozgrywany? Turniej będzie rozgrywany tutaj w Andrychowie w gimnazjum numer 1. Będzie 6 drużyn z okolic i z dalsza. I on jest organizowany na Dzień Kobiet. I po prostu zapraszam wszystkie kobiety, ale również mężczyzn. Tak, turniej startuje. O której godzinie startuje turniej? Kiedy będzie można przyjść? Turniej rozpoczyna się o godzinie 9. To po prostu, to tyle. No, to tyle. I zapraszamy. Drużyny są nie z okolicy, ponieważ w okolicy nie ma drużyn piłki nożnej dziewcząt, prawda? Tak, prawda. Okej, okay, a skąd są drużyny? Jeszcze muszę takie informacje od was wydobyć. Z Chełmku, z Żywca. I też nie wiem, bo trener nie chce nic powiedzieć. Aha, no, trzyma w tajemnicy, co? Tak. Dobrze, to słuchajcie, powodzenia. Mam nadzieję, że wasz zespół wygra turniej organizowany w Andrychowie. Też macie taką nadzieję? No oczywiście. Oczywiście. I tego wam też życzę. Dziękuję bardzo. Weronika Sordyl, Alicja Grabowska i Iga Grabowska gościły w studiu Twojego Radia Andrychów. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję.